Cześć. Cześć. Jest piątek, skończyliśmy pracę i dzisiaj wyjeżdżamy na weekend do Luksemburga, a przy okazji będziemy też testować nasze nowe mikrofony. Żebyście nas wreszcie dobrze słyszeli. A nie wiatr i szum. Dzisiaj będzie trochę dłuższa, właściwie teraz będzie trochę dłuższa wycieczka, jedziemy na cały weekend. Po drodze czekają nas dwa ładowania. Do Luksemburga jest, w sumie nie wiem ile, sprawdzimy później i Wam dopowiemy. W hotelu powinniśmy pewnie być koło 22, a teraz korzystając z tego, że Tesla będzie się jeszcze ładowała 20 parę minut, tutaj jest centrum handlowe, więc idziemy na jakieś szybkie zakupy. Do zobaczenia z hotelu. Te ładowania są zdecydowanie za krótkie. Mamy już 80%, ruszamy dalej, a ja chciałam jeszcze zrobić zakupy w tym centrum handlowym, no ale niestety musimy jechać dalej. Podróż z Bazylei do Luksemburga to trasa przez malownicze obszary Francji, licząca 400 km. Luksemburg to nie tylko nazwa stolicy, ale i całego państwa, którego powierzchnia wynosi 2500 km2, a więc państwo jest ledwie pięciokrotnie większe niż teren Warszawy. W tym wielkim księstwie mieszka 650 tysięcy osób, a 1/6 z nich zamieszkuje stolicę. Walutą obowiązującą jest euro i w państwie używa się trzech języków: niemieckiego, francuskiego oraz luksemburskiego. My głównie słyszeliśmy język francuski. To właśnie w Luksemburgu narodziła się idea europejskiej integracji, a w miejscowości Schengen podpisano historyczne porozumienie o zniesieniu kontroli granicznych. Odwiedziliśmy to miejsce i jeśli chcecie dostać od nas banknot o wartości 0 euro, to proszę sprawdźcie nasz short na kanale YouTube. Więc my już dotarliśmy, jesteśmy w hotelu. Przed hotelem ładuje się nasz samochód. Mamy widok trochę na miasto. Teraz mamy czas na odpoczynek, a jutro zaczynamy zwiedzanie. Jak już wiecie, dojechaliśmy. Nocujemy w hotelu DoubleTree by Hilton w Luksemburgu. Z rzeczy pozytywnych dojechaliśmy, hotel jest, rezerwacja jest. Dostaliśmy upgrade hotelu, więc jest upgrade pokoju. Więc jest sporo większy, z większym łóżkiem, z większą powierzchnią. Wygląda naprawdę całkiem fajnie, chociaż hotel jest taki już troszkę wiekowy. Z rzeczy negatywnych, komunikacja z panami z recepcji nie jest taka łatwa. Trochę nie mogliśmy się zrozumieć co do ładowania samochodu, ale generalnie summa summarum wszystko działa. I z dodatkowych pozytywów dostaliśmy jeszcze firmowe ciasteczka takie, proszę. Jest już sobotni poranek, zjedliśmy śniadanie, nasza Tesla naładowała się przez całą noc, trochę jej to zajęło, ponieważ nie jest to supercharger. I teraz witamy się z Wami z autobusu, a nie przypadkowo, ponieważ komunikacja miejska w Luksemburgu jest za darmo, więc oczywiście z tego skorzystamy, ponieważ przemieszczanie się pomiędzy atrakcjami turystycznymi autem myślę, że nie jest korzystne. A będziemy się przemieszczać innym środkiem transportu, ale o tym trochę później. Tak, zaraz Wam pokażemy. Dzisiaj zostaniemy w mieście Luksemburg. Pokażemy Wam parę najważniejszych rzeczy. To taki nasz bardzo subiektywny wybór, bo miejsc do zobaczenia jest całe mnóstwo. No i co? I zaraz pokażemy Wam, czym będziemy dzisiaj jeździć. Więc wysiedliśmy już z autobusu i teraz Wam pokażemy, czym będziemy się przemieszczać. A mianowicie zamieniliśmy nasze auto elektryczne na, tadam, elektryczne rowery. Jeszcze nie do końca wiemy, gdzie są ścieżki rowerowe i jak się będziemy poruszać po mieście, ale zaraz wszystko się okaże. A tutaj gdzieś pokażemy Wam logo aplikacji dla rowerów miejskich. Można kupić taki dzienny bilet, który daje możliwość jeżdżenia tymi rowerkami. Do pół godziny jest gratis, więc można po prostu między stacjami się przemieszczać. Więc rowery już oddaliśmy. Na koniec ja straciłam baterię i wspomaganie, więc naprawdę jechało się ciężko, ale jeżdżąc dolną częścią miasta naprawdę można poczuć z tego przyjemność. Jest zdecydowanie mniej turystów. A teraz myślę, że pójdziemy poszukać jakiegoś zwykłego sklepu spożywczego, aby kupić wodę, bo przez cały dzisiejszy dzień widzieliśmy jeden kiosk
i żadnego sklepu. W Prisztinie trochę jak w Polsce, no nie? Były sklepy na każdym rogu spożywcze, a tutaj nie widziałem żadnego. No, trzymajcie kciuki, żebyśmy znaleźli, bo ja jestem super spragniona. Ale dobrze, że daliśmy drugi raz rowerom szansę. Naprawdę fajnie się tutaj jeździ, a wspomaganie robi robotę. Bez tego ciężko by było. Zdecydowanie. Przy pierwszej ważnej postaci Luksemburga. Jest to wielka księżna Charlotte, która odegrała kluczową rolę w historii kraju, zwłaszcza w czasie II wojny światowej. To dzięki niej Luksemburg zachował swoją niepodległość i monarchię. I oto jest ona, księżna Charlotte. Za mną widzicie Pałac Wielkich Książąt Luksemburskich, ponieważ Luksemburg jest jednym z dwóch na świecie wielkich księstw. Drugim jest Monako, w którym byliśmy niedawno i możecie zobaczyć filmik stamtąd. Tutaj będzie do niego link. Pałac generalnie można zwiedzać, ale tylko latem. Teraz jesteśmy jeszcze za wcześnie i jest zamknięty, więc możecie tutaj przyjechać pewnie w lipcu, sierpniu, będzie można go zobaczyć. To jedna z głównych atrakcji turystycznych miasta, co zresztą widać po ilości wycieczek i turystów. Luksemburg jest znany przede wszystkim z produkcji wina, a zwłaszcza z Cremon, czyli wina gazowanego, wytwarzanego metodą szampańską, ale nie tylko. Podobno bardzo dobre są też tutaj piwa. Właśnie takim oto, proszę, lokalnym piwem Blanc się raczymy przed Pałacem Wielkich Książąt Luksemburskich. To kolejny punkt na naszej dzisiejszej trasie przez Luksemburg. Jesteśmy na Kownisz. Wybaczcie, jeżeli moja wymowa nie jest poprawna. Jest to bardzo malownicza promenada, która rozciąga się wzdłuż miasta z pięknym widokiem na Stare Miasto i na Dolinę Rzeki, która przechodzi przez Luksemburg. Spacerujemy sobie po mieście i naprawdę można zauważyć, że Luksemburg jest położony wśród natury, ponieważ wszędzie jest bardzo zielono, jest dużo drzew, nawet widok z naszego hotelu. A tu jest kałuża. Nawet widok z naszego hotelu jest taki, jakbyśmy trochę mieszkali w lesie. Bardzo fajnie się prezentuje taka trójwymiarowość miasta, ponieważ jest położona na dwóch poziomach i to, co tutaj rozciąga się z tak zwanego Kornisz, czyli ścieżki widokowej, to Stare Miasto i widok na Dolinę Rzeki. Śniadanie w naszym hotelu było całkiem spoko, ale już dosyć dawno temu, więc idziemy znaleźć coś do jedzenia. Zwykle szukamy po Google, po opiniach, ale efektywność tego jest różna, więc dzisiaj dla odmiany postanowiliśmy się zdać na łódź szczęścia i wybrać coś z ulicy, co nam się będzie podobało, nawet bez sprawdzania opinii. A co? Raz się żyje. Oby mięsa nam nie dali, jak w Prisztinie. No i oby to nie była pizza. Mhm. Idziemy coś poszukać. Nasz wybór padł na restaurację Urban. Nawet nie wybór, po prostu była pod ręką. Nawet nie było tak źle, zjedliśmy typowo lokalne fish and chips, na które miałem ochotę od dawna. I co to było twoje? Burger bez mięsa. Burger bez mięsa, tak. A był naprawdę dobry, więc teraz mamy dużo siły na kolejne zwiedzanie. Wracamy już z miasta do naszego hotelu. Podróż autobusem jest naprawdę mało komfortowa i już nie zachęca ta darmowa komunikacja. Cremon de Luxembourg to renomowane wina musujące wytwarzane w sercu Luksemburga. Proces ich produkcji przypomina metodę szampańską, gdzie kluczową rolę odgrywa druga fermentacja zachodząca bezpośrednio w butelce.
Region Doliny Mozeli to główne tereny, gdzie rosną winogrona na Cremon. Wino to może być zarówno białe, jak i różowe. Po pierwszej fermentacji różne partie wina łączone są w procesie asamblażu, gdzie winiarze kształtują ostateczny charakter trunku. Następnie wino jest butelkowane z dodatkiem cukru i drożdży, a szczelne zamknięcie butelek pozwala na fermentację wewnętrzną. Uwolniony dwutlenek węgla, nie mogąc wydostać się na zewnątrz, rozpuszcza się w winie, tworząc charakterystyczne bąbelki. Degustacje i prezentacje procesu produkcji są często organizowane przez lokalne winiarnie, gdzie można również nabyć te wyjątkowe wina. No gdzie my możemy być? No gdzie? No w Kolmar możemy być. I co się stało? No i zamknęli nam naszą ulubioną restaurację, gdzie byliśmy na naszym pierwszym posiłku. I co dalej? Jesteśmy w najlepszej marokańskiej restauracji w Kolmar. I na co czekamy? To jest jedyna restauracja marokańska w Kolmar, dlatego jest najlepsza. Jedyna, bo ma powyżej 4. No to nie było łatwe. Generalnie średnia ocena restauracji w Kolmar jest gdzieś pomiędzy 3 a 3,5. Nie chcę wiedzieć dlaczego. Czekamy na kuskus z warzywami i z kurczakiem.